Złom dobry wszystkim, 26 grudnia w niedzielę. Wybieram się na 27. Coś, czyli cieszyński objazd śmietników, ale jest problem, ponieważ te drzwi nie chcą się otwierać od wewnątrz, tylko od zewnątrz, ale bo jest mróz i one przemarzają. Ale zrobimy tak, że będę ewentualnie otwierał sobie okno i klamką będę, bo okno się już mi otwiera, odmarzło. Jest kabusia, jest piękna pogoda. Zapraszam Was na cieszyński objazd śmietników numer 27. Zobaczymy, co się nam urodzi. Pauza. Zajechaliśmy do Paśnika, który ma zawsze ofertę dla zawodowego, który jest za miastem. I widzicie, o, ja tu ciągnę za klamkę i się te drzwi nie otworzą, więc muszę otworzyć sobie z zewnątrz. Taki patent na zimę. Jest na luzie. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam ciekawego dla zawodowego. Są puszeczki przygotowane, bardzo ładnie. Drugie puszeczki, czajniczek będziemy brali. Roślinność jakaś taka egzotyczna. No cóż, tylko puszki i czajnik. No nie jest najgorzej, powiem Wam. Nie jest najgorzej. No puszki do puszek. Czajnik może być z nierdzewki, więc bierzemy typa. Nie chce mi się tylnych drzwi otwierać. Pięknie przygotowane, piękne podejście w ogóle. A to co tu? A to metalowe? Nie, to plastikowe. Dobra, ta kuchnia tutaj ciągle czeka na swojego amatora. A to? Drzewo. Dobra, zabieramy co metalowego i spadamy. Tu jeszcze dorzucimy. Nie chce z nami jechać. Jesteśmy za miastem, także pojedziemy teraz na miasto trochę. Tu szybki przegląd. Dobra, nic nie ma. Ładuję puszki i ruszam. Ruszam na objazd. Cieszyński objazd śmietników numer 27. Jest kawa. Są pierwsze zbiory. Puszki do puszek. Pauza. Jestem w tym drugim, co zawsze jest obok tego pierwszego. Zobaczymy, co tam ciekawego, ale chyba nic metalowego nie będzie. Widzę same meble, moi drodzy. Trudno. Kartony raczej po meblach, mi się wydaje. Meble to były tu wcześniej. Nic metalowego. A jednak jest coś metalowego. Jest coś metalowego. Od święta. Mamy takie elementa. Od święta. O. Spróbuję otworzyć za pierwszym razem. O, udało się za pierwszym razem. Tutaj jest troszeczkę chaos. Także jak widzicie, Coś jest, nawet na takim śmietniku, na którym bywało rzadko. Dobrze, nie przedłużam. Siadam, teraz będzie dłuższy przejazd, więc zamykam okno, piję kawę. Widzimy się gdzieś na światłach. Pauza. Tutaj likwidują Shella. Był Shell, ale chyba już nie będzie Shella, coś innego będzie. Nie spotkamy się na światłach, no bo w Cieszynie nie ma za dużo świateł. Są gdzieś tam, ale... Jedziemy za miasto, z drugiej strony. Tam są dwa paśniki. A potem uderzymy na osiedle Bobrek i jeszcze pojeździmy, co? Sobie na to. Nie mogę sobie pozwolić na świętowanie, kiedy przeszedłem na własny rachunek, teraz pracuję na własny rachunek. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam to auto i że mogę dostać się teraz do każdego, praktycznie do każdego paśnika, moi drodzy. Także jedziemy za miasto, zobaczymy, co tam słychać, a potem widzimy się na osiedlu Bobrek.
Wschód i Bobrek, te drugie osiedle Bobrek, no i jeszcze w innych miejscach. Póki dzień jest, to będziemy walczyć. No to pauza. Aha, jeszcze pokażę wam, gdzie jest najlepszy skup złomu w Cieszynie. Tu jest ulica Stawowa, tam widzieliście rondo, które jest w okolicach Kauflandu i tutaj, gdzie żółta puszka taka jest. To jest najlepszy skup, o tutaj właśnie, złomu w tym mieście. Pauza. Bardzo muszę uważać, żeby mi się dwie części nie zrobiły z tego filmu, żeby nie nacisnąć gdzieś tam, gdzie nie trzeba. A paśnik otwarty, zapraszam je otwartymi drzwiami. Co tam u ciebie, paśniku, po świętach, a raczej w trakcie, bo święta jeszcze trwają. Prezenty były kupowane, kartony zostały tylko. No nic ciekawego dla zawodowego, same kartony. Szkoda, że nie ma oferty. Słuchawki były kupowane. Red Bullik był pity. Coś tam w nim, jakieś pety. To nie biorę, z petami nie biorę. Puszek w środku. No nic. Słoneczko jeszcze świeci, więc tam niżej coś jest oparte, o paśnik widzę. Nie wiem, czy jakaś futryna, czy framuga. Zobaczymy. Na osiedlu spodziewam się puszek. No zobaczymy, co będzie. A może śrubniemy kawę przy okazji, że tu jesteśmy. Dokonamy słynnego śrubnięcia zawodowego na kanale jego. 26 grudnia. Nie wiem, jaki podtytuł dać. Świąteczne zbiory, czy ja wiem. Nie wiem, zobaczymy, coś wymyślimy. A teraz uwaga. Fajna kawusia, moi drodzy. Żonka mi zrobiła. Jest kawusia tam, śmietnik tam, więc udajemy się do niego zobaczyć, czy ma coś dla zawodowego. Pauza. No i po co mi to było tu przyjeżdżać? Teraz będę musiał poważny załadunek dokonać, poważnego załadunku. Co my tu mamy? Bojder to bym wziął sobie do piwnicy ze styropianem. A to plastik jest, czy metal? Metal. Spróbuję jakoś wygiąć. Tutaj coś było, ktoś wziął, bo nie ma. Bojder bierzemy, powiem wam. Nie, oni go nie wezmą mi na skupie całego, ale albo go zostawię. Co tu masz, bojderku? Jakiś mosiąc przy tobie? O, jest tutaj. No i ta framuga ze styropianem i z pianką. Wiecie co? Nie biorę tego, jadę szukać drobnicy dzisiaj. Wybaczcie mi, a tam mój cień. Zostawiłeś framugę. No tak, no bo... A tam też pianka w bojlerze. Przecinanie, blacha, nie chce mi się bawić, dobra. Niech będzie na... że dobrobyt święta jest i zostawiłem. Zobaczymy, jak jutro będzie, to przyjadę, jutro to wezmę. Pauza. Powiem wam teraz, czemu nie wziąłem tego bojlera. Ponieważ piwnica moja jest full, pełna, nawet nie idzie tam wejść. Piękne słoneczko zimowe. Nie idzie tam wejść, a na skupie mi tego nie wezmą, więc... Dzisiaj nastawiony jestem na takie rzeczy, które mogę zawieźć do skupu jutro rano. A nie takie, które bym musiał gdzieś do piwnicy wkładać i po prostu tam demontować, bo nie mam miejsca przerobowego w magazynie, moi drodzy. Więc jedziemy na osiedle Bobrek, jakieś puszki pozbieramy, zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Bojler to może jutro, jak tam jeszcze będzie. Dobra, nie przedłużam, pauza. Pierwszy paśnik na osiedlu Bobrek, moi drodzy. Włączyłem jednak awaryjne, bo tutaj blokuje ulicę. Ale na razie nic nie jedzie. Zobaczymy, co w tym paśniku. Czy trochę złomiku. Jest czynny, jest nadzieja. Co, już choinki? Choinki jeszcze nie. Jest. Trochę szkła. Z tej lampy. Bierzemy obuwie, poza tym. Dobra, zabieram się stąd, bo blokuje ulicę. Jest lampa.
Jest żyrandol piękny. Mosiąc to chyba nie jest, ale... Zapraszam do środka. Jedziemy dalej. Fajnie się słońce odbija w bloku. Ruszamy tam, na tą stronę i następnego odwiedzimy zasobnika paśnika. I kolejny. O, teraz już zadziałała klamka od wewnątrz, to jest postęp. Dobra. Co my tu mamy? Butelka jakaś jest. Oraz coś tutaj, jakaś poduszka. Poduszki nie. Nas interesuje złom. Opona od rowera, czy coś takiego. Dwie opony po rowerach i obuwie. Ale nieczynne dzisiaj. Niestety zamknęli. Jedziemy, sprawdzimy, czy inne są czynne, moi drodzy. A potem jeszcze pojedziemy na osiedle Banotówka, na drugim pagórku. Tam, gdzie nie jeździłem Fiatem. Dzisiaj mogę jechać moim kadikiem. Także zobaczymy, co tam będzie słychać. Pauza. Dzięki Bogu mam zimowe opony. Przed chwilą widziałem, jak ktoś tam piłował pod górę i nie mógł wypiłować, nie mógł się grzebać. Kuku. Co za ludzie. Pozamykali. A tutaj co w tych torbach ciekawe? Papierowe same rzeczy jakieś. Tam coś ciekawego może być. Fotel. No nic, trudno. Pozamykali. To uciekamy. Uciekamy, bo jedzie auto. Przejedzie, to wejdziemy. O, przejechało. Może tu jest szklanka, nie chciałem ryzykować, żeby stawało, bo mogłoby dojść do jakiegoś zderzenia. Pauza. Ktoś pisał mi, żeby tych awaryjnych nie włączać, ale ja lubię być taki, wiecie, niewidoczny, bo kiedy te lampy zaświecasz, czy awaryjnie zapadasz, jesteś niewidoczny. Może stać wszędzie. Kuku. Panie Kruku. Bierzemy to AGD z PRL. Bierzemy. I puszeczka jedna jest. Tylko jedna. I butelki. Ale coś tu mamy. Niewiadów. Jakiś mikser, coś takiego. Z kabelkiem. Więc poza tym same takie. Aha. No nic, bierzemy. To co mamy, to bierzemy. Jeszcze tam zajrzę. Hopa. Poszedł na zaplecze. A fajnie, że był czynny w ogóle. Czynny paśnik. Co my tu mamy? Kartony, gałęzie. Nic takiego. Po Sylwestrze to będzie puszek, podejrzewam. Oj, będzie. Jestem przy słynnym paśniku, gdzie jest słynna zjeżdżalnia, ale do dzisiaj nie wezmę na pewno do kadika, bo o, tam ona jest, z tyłu. No i dzisiaj zamknięte. Coś tam by może było, ale nic, nie, jakieś kable widzę na rogu tam. Trudno. Obwarowali się mieszkańcy, żeby nikt złomu nie zabrał. Jeszcze ze dwa świetniki, czy trzy tam wyżej. Jedziemy na inne osiedle. Mógłbym jeździć cały dzień dzisiaj, ale wiecie, o co chodzi. Dzisiaj taki nagrywam filmik do kawki. Do kawki. No jest przygoda, moi drodzy. Tutaj się przed chwilą takie BMW kombi, które tam pojechało kremowe, ślizgało, wszyscy pchali to BMW. Jeden gość, ten co idzie z tyłu w dżinsach, pchał mnie pod górkę, bo tu jest normalnie szklanka. Co z tego, że się ma zimowe opony, jak po szkle, o tamto BMW stoi. Nie wiem, czy ja się do góry wydrapię tutaj. Chciało się mi tu jechać. Święta, no to masz teraz. Zobaczymy. Spróbujemy, bo tędy się chyba nie wyjedzie, chociaż tam, a pod prąd jakby pojechał, no. Tu właściwie chciałem jechać teraz na tych śmietniki. Następny jedzie, patrzcie co się dzieje. Masakra normalnie. Poszedł, idzie. Ten poszedł. Szklanka. Dobra, pauza. No nic, udało się mi tu wjechać z boku, to w tą uliczkę. Tamtego paśnika nie zaczepiałem, bo nie chcę gdzieś stanąć znowu. Te drzwi się teraz mi nie chcą zamknąć. Szklanka, normalnie szklanka w Cieszynie. O, jest. Ciebie zapraszam do wnętrza mojego auta.
Tu jakieś kilogramy jeszcze będą. Nie. Prosto. O, jeszcze patelnia. Patelnię bierzemy, jasne. Puszki. Za dwie. Dobra, rzucam tą patelnię i ten rowerek to będę musiał załadować z tyłu. Moi drodzy. Ciężkie warunki pracy, no. Ciężkie warunki pracy, jak sami widzicie. Niestety, no, chyba będę musiał wyjechać drugą stroną osiedla. Jeżeli się da w ogóle. Dobra, pauzuję, bo ten rowerek muszę rzucić. Moi drodzy, cierpienie z przygodami. Pauza. Ja bym tam pod tamtą górkę podjechał, tylko tam stało auto, które to BMW takie co kopało właśnie. Ja zatrzymałem się i kiedy się zatrzymałem, to moi drodzy, już się zatrzymałem. A tu widzę, że jest jakiś bonus. Jest garnek, choinkę, szybko ktoś wyrzucił. Jest żelazko, a nawet dwa żelazka. Dwa żelazka. Dzisiaj jakby tak łaskawsze te paśniki dla mnie. Żelazka do żelazek. Piła? Chyba jest piła. Jest. O, jest. Coś z kabelkiem. Jakiś świeci robot. Z silnikiem, w którym jest miedź. Miedź. Lepiej go mieć niż go nie mieć. Jest garnek. I portfel. Ale pusty niestety. Niestety. Żadnych pieniędzy dla zawodowego. Portfelu tym nie ma. Bierzemy metalowe rzeczy. Tą piłę. Ten garnek. Jedziemy sobie, ale nie tam, bo tam pod górę będzie ślisko. Jadę tam. Wszystko. Jeszcze jest drukarka, ale to zawsze nie biorę. Nie wiem, czy jechać jeszcze gdzieś, jak tu taka szklanka. Ja się wychowałem na Dolnym Śląsku, w Polkowicach. Tam takie drogi nie do pomyślenia, moi drodzy, jak tutaj w Cieszynie. Ale tu jest inna. Nie chce mi się drzwi zamknąć. O, zamknęły się, sukces. Pauza. Nie jesteśmy jeszcze na osiedlu Bobrek. Jesteśmy przy takim innym. O, teraz znowu występuje problem z otwarciem klamki od wewnątrz. Więc spróbujemy od zewnątrz. O, też chyba występuje problem. Jak sami widzicie na załączonym obrazku, ja może spauzuję. Ok, moi drodzy, nie mogę wyjść ani tymi drzwiami. Mogę wyjść jedynie tyłem, więc kończę na dzisiaj ten coś. Moi drodzy, z przygodami. Tutaj stanąłem przy paśniku, ale nie będę wychodził, moi drodzy, do niego, bo nie mam jak wyjść z samochodu tego. Więc wasze zdrowie. Ach, kawka jeszcze ciepła. Jadę do domu z tym, co mam. Od wtorku podobno ma być już w plusie, także będzie można pracować normalnie. A jutro poniedziałek. Jutro będą działania w piwnicy. No bo jak będzie mróz, no to nie ma sensu. To wszystko zamarza w tym aucie. Jadę do domu. Dziękuję, że byliście ze mną. No chciałem jeszcze pojeździć troszeczkę, ale nie da się niestety z auta wysiąść w żaden sposób. Ani tędy, ani klamką tu pociągnę, to też nie da się. Po prostu jest to samochód dobry, ale tylko na plusową pogodę. Nie na mrozy. Dobrze, kochani, nie przedłużam. Dziękuję, że byliście ze mną. Do ważenia. Jutro poniedziałek, nowy tydzień. Nowy dzień, nowe możliwości. Miłego wieczoru dla was. Pozdrawiam serdecznie.